Japonia. Kraj wschodzącego słońca lub kwitnącej wiśni. Znany z zamiłowania do tradycji, sztuk walki, drzewek bonsai, tradycji picia herbaty oraz postępu technologicznego. Ten cudowny kraj i tradycje z nim związane nadal wzbudzają zachwyt u nas Europejczyków. Czy trzeba jechać aż do Japonii, aby poznać jej kulturę i tradycje? Niekoniecznie. My, japońskim duchem ruchu, wybraliśmy się w podróż, poszukując jej nad Wisłą. Pierwszy cel naszej wyprawy to jedyne poza Japonią dojo, czyli japońska wioska. Kręcimy, błądzimy, nie mogąc znaleźć tego magicznego miejsca. Wreszcie dojeżdżamy, poznając tu szczególną osobę. Dzień dobry, Katarzyna Krzywańska. Jestem instruktorem i prezesem Łódzkiej Akademii Karate Tradycyjnego. Trenuję karate, uczę karate, prowadzę szkołę karate w Łodzi. Wielokrotnie zdobyłam medale na Mistrzostwach Europy, Świata i Mistrzostwach Polski w karate tradycyjnym. Dojo to po japońsku oznacza początek drogi, czyli każda osoba, która rozpoczyna sztukę walki, ma do czynienia z dojo, czyli to jest miejscem do ćwiczeń, wchodzi na jakąś drogę, obiera ją i właśnie trenuje. I tym jest dojo, czyli nie tylko miejscem do ćwiczeń, ale również początkiem drogi, na przykład początkiem sztuki walki. Dojo Stara Wieś to miejsce na pewno bardzo magiczne, ze szczególną atmosferą, ze szczególnym klimatem. Czuję się tutaj niezwykłą energię, niezwykły spokój, zieleń pomaga się zrelaksować, świeże powietrze powoduje, że nasz humor idzie od razu do góry. A miejsce to jest po prostu też drugim domem, nie tylko dla mnie, ale myślę też, że dla wielu karateków z Polski i ze świata, ponieważ tutaj ćwiczą najlepsi, tutaj ćwiczą również ci, którzy zaczynają przygodę z karate, dzieci, młodzież, dorośli, jak również goście z zewnątrz, którzy też na pewno czują się tu fantastycznie. Wracamy! Jakby co, to tam ćwiczą najstarsi, tak? Na tamtej sali. Jako osoba, która zaczęła trenować jako dziecko, mogę powiedzieć, że sport i w ogóle wysiłek fizyczny, systematyczny wysiłek fizyczny, bardzo ułatwia późniejsze funkcjonowanie. Jesteśmy bardziej systematyczni, bardziej zorganizowani. Ja to też widzę po moich uczniach, którzy różnią się od dzieci, które nie ćwiczą, które po prostu przychodzą do domu, siedzą, nie wiedzą, co zrobić z czasem, więc oglądają telewizję, siedzą w internecie tak zwanym. Nasze dzieci są troszkę inne, lubią wysiłek, lubią sport na świeżym powietrzu, nawet udział w obozach powoduje to, że te dzieci inaczej spędzają czas i po prostu żyją aktywniej, bardziej się koncentrują na tym, co robią. Wybór miejsca na dojo był w zasadzie kwestią przypadku, ponieważ nasz prezes Polskiego Związku Karate Tradycyjnego Włodzimierz Kwieciński został tutaj przywieziony. To były wtedy dwa wzgórza i nic nie było poza łąką na tym wzgórzu. I tak mu się tutaj spodobało, że postanowił, że tutaj powstanie dojo, że tu musi powstać ośrodek sportowy.
To, co dojo ma wspólnego z Japonią, no to przede wszystkim architekturę. Możemy się pochwalić tym, że dachówki, które są na naszych dachach, to są dachówki, które przypłynęły właśnie z Japonii. Oryginalne ceramiczne dachówki. Również maty, które są wyposażeniem podłogi w domkach, to są oryginalne ryżowe maty. Także meble, czyli takie krzesła bez nóg, bardzo niskie stoły. Futony to jest też wszystko zrobione na styl japoński. Woda w Japonii ma symbol oczyszczający i na przykład przed wejściem do dojo przechodzimy przez zbiornik wodny, czyli to jest też pewien symbol oczyszczenia się z niechcianych jakichś myśli, takich myśli, które nam zawracają głowę. Oczyszczamy umysł przechodząc przez zbiornik wodny, przez wodę i jesteśmy gotowi, skoncentrowani do treningu. Brama wjazdowa jest to oryginalna japońska brama. Takie bramy widujemy również w Japonii. I przechodząc bądź przejeżdżając przez tą bramę, zatrzymujemy się na chwilę, zostawiamy wszystkie złe myśli, które nas frapują za tą bramą. Jak przejeżdżamy przez nią, już jesteśmy gotowi do działania, gotowi do czerpania nowej energii i nowych myśli. Japońskie napisy, które można znaleźć właśnie na terenie dojo, to są głównie napisy tutaj w sali, w której ćwiczymy, albo w genkan, czyli w takim przedsionku, gdzie należy zdjąć buty, co jest na przykład jedną z etykiety właśnie japońskiej. Na terenie dojo poruszamy się tradycyjnie, natomiast gdy wchodzimy do domków bądź wchodzimy na salę ćwiczeń, zawsze obuwie zdejmujemy, zostawiamy w specjalnie do tego przygotowanych szafkach. Natomiast wracając do napisów, są tam różne maksymy, różne sentencje japońskie, na przykład dojo-kun, czyli kodeks, 5 zasad obowiązujących tych, którzy ćwiczą sztuki walki. Czyli szacunek dla innych, szacunek etykiety, bronienie ścieżek prawdy, podążanie drogą prawdy, krzewienie ducha wysiłku i odwaga. Gdy byliśmy w Japonii z naszą kadrą narodową, mieliśmy przyjemność ćwiczyć właśnie w Tokio, w różnych dojo i wyglądały one wcale nie tak samo jak to nasze dojo. Tamte dojo są bardziej surowe, no przede wszystkim są starsze, ale klimat jest bardzo podobny, natomiast Japończycy nie mają takich okolic jak my tutaj. Rada dla młodzieży, aby się rozwijać i nie poddawać, to jest właśnie taka, żeby ćwiczyć, jeszcze raz ćwiczyć, nie zważać, nie zwracać uwagi na jakieś błędy czy niepowodzenia przede wszystkim, tylko uparcie do przodu, śmiało i na pewno będzie dobrze. Co to znaczy zostać mistrzem w życiu? Dla mnie to podążać własną ścieżką, taką w zgodzie z własnym sumieniem i wejść na drogę dążenia do realizacji swoich marzeń, swoich celów i swoich ambicji. Nasz dzień się skończył. Pełni podziwu dla tego wspaniałego miejsca opuszczamy magiczną krainę karate tradycyjnego, udając się już niebawem w kolejne poszukiwania Japonii w Polsce. Bo we love Japan!